Zapraszam Państwa na wspomnienia o historii obuwnictwa w naszym terenie, również tej historii przedwojennej. Początki nastąpiły za przyczyną Czecha, Tomasa Baty. Pierwszym założycielem tej fabryki był Czech, Tomasz Bata. Nazwisko Bata zawsze kojarzyło się z obuwiem. W 1929 roku Bata zakupuje teren pod budowę. Tomasz niestety zginął w lotniczym wypadku zakładowego samolotu. W 1931 roku jego przyrodni brat Jan Bata przeniósł tu z Berlina główną siedzibę całego koncernu obuwniczego. Praca w zakładzie przebiega przez 5 dni w tygodniu po 9 godzin z przerwą obiadową. Ciekawostką z tego pierwszego okresu jest to, że prawdopodobnie pierwszą produkcję pracownicy zobowiązani byli sprzedać indywidualnie w okolicznych miejscowościach, aby uzyskać pieniądze na wypłatę. Drugą ciekawostką jest fakt, że w jedną z wolnych sobót w miesiącu wszyscy majstrowie stawali do konkursu, w którym wykazywali się ze swoich umiejętności. W 1934 roku w czynie społecznym rozpoczęto budowę stadionu sportowego. Na terenie zakładu wprowadzono obowiązkową 15-minutową gimnastykę. W zakładzie z początkiem 1939 roku czynnych było 21 warsztatów montażowych i zatrudniano około 3700 pracowników. Utworzono także punkt medyczny i oddział przedszkolny. A oto za czasów PRL-u śląskie zakłady przemysłu skórzanego Otment. Największe wówczas tego typu zakłady w Polsce. Zapraszam Państwa na półgodzinny materiał filmowy z 2018 roku, kiedy to powiat i stowarzyszenie naszych tancerzy przedstawili historię tanecznie. Zapraszam na pierwszą część. Szanowni Państwo, na zakończenie projektu Ludzie Odpętu, spektakl Ludzie Odpętu. Dnia 1 września 1939 roku